Przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań, wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 80 położonego w budynku nr 10 przy osiedlu przy Arce w Krakowie. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1493. Pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Marta Witkowicz. Zapraszam. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie przy ulicy, przy osiedlu przy Arce. Jest to lokal mieszkalny, który został wykupiony przez gminy miejskiej Kraków za cenę 9992 zł. Została udzielona bonifikata w wysokości 89 924 zł. Następnie osoby, które ten lokal wykupiły, darowały ten lokal na rzecz syna i synowej. W związku z tym, że tak jak już na poprzedniej radzie była omawiana taka sprawa, synowa nie jest uznana za osobę bliską, w związku z tym zażądaliśmy zwrotu jednej drugiej bonifikaty, która została udzielona. W związku z tym osoby, które byłyby zobowiązane do zwrotu tej bonifikaty, wystąpiły z prośbą do Rady Miasta Krakowa o uwzględnienie tego, że nie miały świadomości, że synowa nie jest osobą bliską. Ten wniosek został zaopiniowany pozytywnie 10 września 2013 roku przez Komisję Mienia i Przedsiębiorczości, stąd przygotowany dzisiaj projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor i proszę pozostać w pobliżu, będziemy mieli kilkanaście punktów, chcąc pani oszczędzić biegania ciągłego. Proszę państwa, jest tu pozytywna opinia, jak już wspomniała pani dyrektor, Komisji Mienia i Przedsiębiorczości, jednogłośna. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych? Pan radny Rachwał. Panie przewodniczący, właśnie nie słuchałem pana przewodniczącego Komisji Mienia. Ja tylko chcę powiedzieć jako członek Komisji Mienia, że teraz będzie taki cykl procedowanych uchwał i zwrotu bonifikaty. Chciałem tylko, jak mówię, jako członek Komisji Mienia, że ja głosowałem za, zresztą Komisja Mienia głosowała za, bo tak jak pani dyrektor już tu bezustannie mówi, że są sprawy proceduralne, znaczy ustawodawstwo dotychczasowe mówi, że zięć, na przykład zięć nie jest osobą bliską. No my uważaliśmy i uważamy na komisji, że zięć jest osobą bliską i w związku z tym nie można po prostu chcieć czy dążyć do zwrotu bonifikaty. Stąd są te uchwały. Ja tylko tak dla informacji podam, ponieważ nie ma pana Janusza Chwajoła. Dziękuję. Panie radny, mówiliśmy o tym już wcześniej, że to nie chodzi o to, że ustawa mówi o tym, że jest to nie osoba bliska, tylko nie jest to osoba krewna, rodzina krewna, natomiast jest powinowatym, a powinowaty jest to, jak już mówiłem wcześniej, rodzina w sensu largo, czyli w szerszym znaku tego słowa znaczeniu. Proszę państwa, czy jeszcze ktoś miałby ochotę zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, a zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin prowadzenia autopoprawek na dzień 12 listopada 2013, godzina 15, a ostatni termin poprawek na dzień 14 listopada 2013, godzina 15.